Otwieram posiedzenie 40. sesji, panie domu, 43. sesji Rady Dzielnicy 13 w dniu 22 października 2013 roku. Państwo radni mają porządek obrad przed sobą. W porządku obrad ze względu na termin wpłynięcia projektu uchwał będziemy głosować od druku numer 7. 2. Aha, to jest 13, bo to jeszcze nie było złożonych obrad, ale właściwie są załączone tego się. Projekty są załączone od 7 do 13. Nie macie Państwo porządku obrad, bo w trybie nagłym jeszcze odbywały się ostatnie komisje. Witam dzisiaj na sesji panie zgłaszały z stowarzyszenia już, tak? Obywatel Mama. Prawie. Tak. Prawie stowarzyszenie. Dotyczy terenu Krasickiego. Poziomki zgodziłem się na to, żeby po przyjęciu porządku obrad Państwo na 15 minut zrobili prezentację pomysłu, podzielić się swoimi uwagami, również oczekiwaniami pewnymi. Również jakaś krótka dyskusja się w tej sprawie odbędzie. W związku z tym, jeśli chodzi o protokół z poprzedniej sesji, pan Bolesław Matkiewicz, który jest nieobecny na sali, miał złożyć pisemnie do oświadczenia dowodu separatu. Niestety nie złożył do dzisiaj, w związku z tym jak złoży, no to będziemy gotowi, żeby powtórzę, jak będzie na sali, żeby po prostu ten protokół przybrał formę do końca pisemną, tak jak było zgodnie na ostatniej sesji. I proszę Państwa, przystępujemy do przegłosowania porządku obrad od druku numer 2. Czyli projekt uchwały zarządu w sprawie objęcia patronatem jubileuszu 75-lecia specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego numer 2 w Krakowie. Otóż wpłynął wniosek, a dokładnie 2+1 o objęcie patronatem przewodniczącego, w związku z tym ja się zgodziłem, ale jest objęcie patronatem przez radny. W związku z tym jest to wniosek o stosowną uchwałę. Natomiast chciałem przypomnieć przy okazji, że ten piątek jesteśmy wszyscy zaproszeni, bo będą uroczystość jubileuszowa 75-lecia ośrodka na ulicy Zamojskiego. Jesteśmy zaproszeni. Zaproszenie jest wystawione na stoliku od godziny 20 godziny. Ale jeszcze przed tym przypomnę. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad numer 2? Czternaście za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada wprowadziła do porządku obrad numer 2. Wracając do tamtego punktu, przepraszam, nie o godzinie 10, tylko o godzinie 11. Uroczystość jubileuszowa z udziałem zaproszonych gości na terenie ośrodka, a 24, czyli dzień wcześniej, będzie też o godzinie 11 uroczysta msza święta z udziałem księdza kardynała Stanisława Dziewisza w kościele Ojców Redemptorystów. Potem będzie przemarsz ze sztandarem z kościoła do ośrodka i jubileuszowe spotkanie z absolwentami ośrodka. Natomiast my mamy tak naprawdę zaproszenie 25, bo wtedy będą uroczystości i poświęcenie. Przystępujemy do druku numer 3. To jest projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie dzierżawy gruntu dla istniejących gruntów działkowych. Tu są numer działek 29-38, 29-39, 29-40, 29-43, 29-44. Obręb 28, podwórz. Głos za, głos przeciw tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem, za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 3? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wprowadziła do porządku obrad druku nr 3. Projekt uchwały według druku nr 4. Projekt Komisji Infrastruktury w sprawie zadań powierzonych w zakresie tworzenia modernizacji i utrzymania grupy jordanowskich osiedlowych placów zabaw, dzielęców cyferów wraz ma na 2014 roku. Powiem w uzupełnieniu, że wczoraj w korespondencji przyszła informacja, jakie będą środki. Natomiast z tego co wiem na dzisiaj
Był już głos z GIL-u, że te środki są nie do końca właściwie podzielone i będą nie wiem. Także prosiłbym się nie przyzwyczajać do tych kwot. Zobaczymy, jaki będzie tak naprawdę algorytm i jaka będzie kwota. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 4? 16. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw. Kto się wstrzymał? Rada wprowadziła do porządku obrad druku nr 4. Proszę Państwa, projekt uchwały Komisji Edukacji w sprawie listy prac remontowych placówek oświatowych przedszkoli, szkół i przedszkoli gimnazjów ułożonych na terenie dzielnicy 13 na 2014 rok. Powiem tylko tyle, to już Panią Przewodniczącą się dzieliłem. No, wczoraj była korespondencja, którą omawialiśmy dokładnie na zarządzie. Jeszcze przyjęliśmy zarząd. No, powiem szczerze, że dyrekcja przedszkoli 92 rozbija serce. Po prostu no, są corocznie objazdy. Spotykamy się z dyrektorami co najmniej dwa razy do roku. Mówimy o sprawach istotnych, ważnych i mniej ważnych, ale przede wszystkim o sprawach te, które powodują, że jeżeli w dzielnicy są prace remontowe, no to te najważniejsze. Przypomnę tylko, że jeszcze niedawno priorytet w tej kadencji stanowił taras. Potem było ogrodzenie, które sfinansowaliśmy. Teraz kanalizacja. I nagle listę miejscowego wychodzi, że już od 4 lat borykają się, czyli chyba od momentu zamontowania, bo w tamtej kadencji była montowana ogrzewanie, czy mamy to sprawdzone, w którym roku, że od 2009 roku był już problem z ogrzewaniem, z tym piecem gazowym i w ogóle to jest najważniejsza sprawa ze wszystkich, bo grozi, że się wyłącza co chwilę i pokazane są podgrywy. W związku z tym, no, to jest taka rzecz, że prawdopodobnie wyślemy to do miasta, rozmawiam z panią dyrektor samorządową, sam tą korespondencję prześlę, ale to też świadczy o tym, że no... Ale ona była zastępczynią i też pisała, czasami w imieniu pani dyrektor Skałka i pisała zastępczynią. No tu nawet nie chodzi o siłę przebicia, tylko o szukanie, każdy wie co w domu, no nie chodzi o siłę przebicia, tylko o pokazanie, że nie wiem. Cieknie dach i to jest dla mnie najważniejsze, to jest dach, ogrzewanie, izolacja i to, że nikt nie boi się, nikt nie bronił pani dyrektor, żeby tu nie kneblował wóz, czy na przeglądach jak jest komisja, czy zespół przychodzi z ZEO, z dzielnicy są przedstawiciele, z Wydziału Edukacji, żeby powiedzieć, proszę Państwa, w tym przedszkolu to jest problem. I potem, aha, a jeszcze następny to było dwa dni wcześniej, a wczoraj jeszcze przyszło z sanepidu odnośnie Wili o tym, że jak nie pomalujemy, to zamkną i tam różne rzeczy. Jak nie odmuruje się okna, które... No, które notabene zamurowaliśmy w tamtej kadencji na wniosek dyrekcji, że jak bo nie ma wentylacji w magazynie Jarzyn, to z powodu sanepid i to jeszcze podaje jakieś przepisy unijne, że musi być wentylacja, które notabene zamurowaliśmy do okna z pieniędzy publicznych, czy dzielnicowych. I grozi, że jak coś zrobić. W ogóle, ale to jest na ile, to ja tak mówię tło, że to jednak też trzeba, no, ci dyrektorzy nie zawsze jakby wiedzą, co się tam dzieje. Wszystkie pieniądze. Tak, chyba trzeba by wszystko zrobić. Proszę Państwa, czy ktoś chciałby jeszcze w tej sprawie wniosek do porządku druku nr 5? Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obradu nr 5? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wprowadziła do porządku obrad druku nr 5. Projekt uchwały do druku nr 6, projekt uchwały Komisji Sportu w sprawie listy zadań priorytetowych na 2013 rok. Chodzi o, to nie jest, no, chodzi o zmianę zadania priorytetowych. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę, głosujemy. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 6? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jacek był za? No tak. Czy przeciw? No tak. 16, tak? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Teraz prowadziła do porządku druku nr 6. Projekt uchwały według druku nr 7. W sprawie zadań powierzonych na lokalne wydarzenia kulturalne tej Komisji Dziedzictwa i Promocji. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę, ktoś z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku
15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, Rada wprowadziła do porządku obrad druk nr 7. Projekt uchwały według druku nr 8. Projekt Komisji Mieszkaniowo-Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następujący zgodnie z pismem, to jest numer pisma ML027123310/2013 roku. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 8? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 0 wprowadziła do porządku obrad druku nr 8. Projekt uchwały według druku nr 9. Projekt uchwały Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa w sprawie zmiany treści tabliczek przy znaku B1 ustawionym na skwerze przy ulicy Józefińskiej oraz z początku bocznej jezdni ulicy Brodzińskiego w Krakowie. Przypomnę, to jest ten skwerek przy ulicy Józefińskiej, przy obelisku Żywnicowym, tam różne nazwy, tam usłyszałem bocznie. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 9? Dziękuję. Kto jest przeciw? 17 za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pani Basia? Była za? Tak, tak. 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 0 relatorów do porządku obrad druku nr 9. Projekt uchwały według druku nr 10. Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa w prawicy zarady z rady na 2014 rok. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku? Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 10? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, teraz prowadziła do porządku obrad druk nr 10. Projekt uchwały według zarządu druk nr 11. W sprawie opinii w sprawie przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami gminy Kraków w przedmiocie nadania dzielnicą statutów określonych organizacją i zakres działania dzielnicy. Otóż proszę Państwa, myśmy do Państwa wysłali to, co przyszło drogą elektroniczną, jeżeli chodzi o projekt statutu. Zasadniczo na dzisiejszym zakonem, Panie Basiu, do podjęcia uchwały do końca miesiąca. Do końca miesiąca jest to podjęcie uchwały. W tej sprawie nasze wnioski częściowo zostały te, które no myślę, że częściowo dlatego, że tak, i granice dzielnicy zostały wyprostowane w nowym statucie, czyli granica by przebiegała na ulicy Kamińskiego Wicka. Natomiast został trochę zmniejszony, jeżeli chodzi o normę konsensu, bo tam było do 50%. Teraz jest do 25%. Co 50? No, żeby można było różnica wielkości pomiędzy poszczególnymi okręgami. Aha, już. Wnioskowali, że jest projekt zarządu, rozumiem, że będziemy dyskutować w tej sprawie. Głos za, głos przeciw w tej sprawie? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 11? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja nie mówię, tak, ja dostałem wniosek do tej uchwały w poniedziałek. Tak. Nie wiem, czy dostaliście Państwo te wnioski, bo widziałem, że dwie rzeczy zostały uwzględnione, owszem, ale jest tam. Ale będzie można składać poprawki. Jeśli jedna z. Ja wiem, ale to wnioski do uchwały składałem, żeby. Ale to jest uwzględnienie, dlatego pytam, czy zaraz otrzymał. To znaczy, myśmy otrzymali to w dniu wczorajszym i zapoznaliśmy się z tym, natomiast patrząc od tyłu, jeśli chodzi, że to w tekście można było za tak krótkim okresie czasu i to za bardzo my nie bardzo możemy, stary tekst i nowy.